Cześć wszystkim, z tej strony Szkarłatny i witam Was w drugim odcinku z twierdzy War Chest. W dzisiejszym odcinku zmierzymy się z challenge'em widza Szmatka, w którym to mamy za zadanie. Twoje oddziały wojsk europejskich i arabskich chcą odpocząć po pierwszej męczącej kampanii krzyżowca. Wiara w religię twoich poddanych spadła. Musisz obowiązkowo budować budynki religijne, to znaczy katedra, kościół, kaplica i zrobić miejsce na cmentarz. Minimum 20 pomników i jeden ołtarz. Rekrutujesz tylko jednostki religijne. Nawiasie, mnisi. Pozdrawiam. No i tak też będzie, panie Szmatka. Bierzemy się zaraz do roboty. Tylko tak się zacząłem zastanawiać, czy krzyżowiec sam w sobie, jako zbrojny, też nie jest postacią religijną. W sumie jest, ale dobra, niech będą sami mnisi. Słuchajcie, przechodzimy do wyboru misji. Misja 53, woda święcona. W tej misji zmierzymy się przeciwko opatowi Stirlingowi. Lord graczy na start dostanie 4000 sztuk złota, lordowie komputera dostaną 2000 sztuk złota. Słuchajcie, na początek sobie oczywiście wybudujemy katedrę, zorganizujemy szybko jakieś wojo i pobudujemy wszystkie ważne budynki, które są potrzebne do ukończenia wyzwania, czyli 20 pomników i jeden ołtarz. Nie przedłużając, przechodzimy do odcinka i jak zawsze słyszymy się po krótkim timelapsie. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, trochę się pierdyknąłem, pobudowałem za budynki i też o pięć za mało, ale w tej chwili wszystko jest tak, jak być powinno. 20 pomników oraz jeden ołtarz, katedra, kościół oraz kaplica. Słuchajcie, mamy na pewno wpływ z religii pozytywny. Okej, mamy współczynnik strachu, także rzucimy sobie podatek. Zawsze trochę kasy nam się przyda. Nie będę nic produkować poza pozyskiwaniem surowców z naszych oczywiście złoży, które tutaj posiadamy w okolicy naszego zamku. Słuchajcie, zbieramy armię i niedługo ruszamy na opata, który jak się okazuje ma w tej grze kuszników, także gra może być dosyć ciekawa. Ale z tak dużym bonusem współczynniku strachu powinniśmy sobie poradzić nawet z kusznikami, słuchajcie, bo to naprawdę ma dosyć spory wpływ, jeżeli chodzi o wytrzymałość naszych jednostek. Jedyny minus tego zadania to jest to, że ludzie są bardziej leniwi i nie chce im się tak bardzo pracować. A miałem odbudować jeszcze tutaj kamieniołom. Ok. No dobra, chyba wykorzystujemy nasze potencjały zasobowe na maksa. Czy tutaj możemy postawić mur? Możemy, ale aż tak daleko nie sięgniemy. No nic, dobra, niech tak będzie. No to jak jest zapełnione, trzeba dobudować jeszcze jeden. Zbieram hajsik, zbieram wojsko i lecimy na opata. Słuchajcie, w międzyczasie chciałbym wam przypomnieć o tym, że ruszyliśmy z Discordem i chciałem was gorąco zaprosić do dołączenia na nasz serwer. Jest już nas trochę na serwerze, dyskutujemy, debatujemy, rozmawiamy o różnych sprawach,
oraz tam można dokonywać ostatecznych zgłoszeń do udziału w rozgrywce z widzami, która odbędzie się już niebawem. Także słuchajcie, warto tam wbić. Jest również strefa z memami, na której nasz towarzysz Pieseł ładuje ile się da, także jest z czego się pośmieć. Słuchajcie, zapraszam gorąco, dołączcie do nas na Discordzie. No dobra, słuchajcie, powoli sobie będziemy przechodzić do ataku. Wyznaczymy kilka oddziałów mnichów, które mamy do ataku na jego na zamek Opata. I zaraz wyślemy również główną armię do zwieńczenia dzieła. Rozbijemy główną bramę, po czym zajmiemy się wdarciem na zamek i przejęciem kontroli nad nim. No dobra, słuchajcie, zobaczymy, może nam się uda wbić na ten zamek. Czy ja widzę pikinierów? Okej, okay. Widzę, że tam naszym wojakom idzie całkiem nieźle, ale wyślę jeszcze to, co nam zostało, ale nie ma już takiej potrzeby. Opat poległ, słuchajcie, także challenge mamy ogarnięty, zakończony. Wszystkie warunki zostały spełnione challenge'a, także jestem całkiem zadowolony z tego. Zabiliśmy 80 przeciwników, 83 jednostki sami straciliśmy, zebraliśmy 8,5 tysiąca sztuk złota. Słuchajcie, z racji na to, że nie mam zbyt wiele dzisiaj czasu, niestety już nie nagram kolejnego odcinka, ale powiemy sobie to i owo o nim. Misja Terror w Tylos. W misji Terror w Tylos zmierzymy się przeciwko Wezyrowi Strasznemu na niedużej wyspowej mapie. Lord Gracza i Lord Komputera dostaną po 2000 sztuk złota na start, także będzie to gra nieco bardziej wyrównana. To było wszystko z mojej strony na dziś. Pamiętajcie o Discordzie. Warto tam dołączyć, jest nas już całkiem sporo, także jest z kim gadać. Tyle z mojej strony na dziś, trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!